skóry na telefon i ściana. Dziś szybka relacja z tego, jak dołożyłem w przyczepie dodatkowe oświetlenie wykonane z pasków LED. Oświetlenie wykonamy sobie nad tym stolikiem. Tu niby są dwa punkty świetne, jeden, drugi. I tak wstępnie się rozejrzałem. Taśmę zamontujemy w tym miejscu, tu pod tym karniszem. I podepniemy do włącznika, który jest na tej lampce. Dobra, pierwsze co mierzymy, jaka długość profilu aluminiowego nam będzie potrzebna i idziemy sobie go przyciąć. Słuchajcie, nie wiemy jakiej grubości jest ta półeczka, więc tak żeby po prostu nie przewiercić się na drugą stronę, stwierdziłem, że zobaczymy jakie wkręty są tu użyte i po prostu zastosujemy taką samą długość. No, nie wiem czy widać, wkręt imponującej długości nie jest, ale wypadałoby nie używać dłuższych w momencie, kiedy my listwę będziemy przykręcać. Zaznaczyłem na listwie długość, idziemy do garażu, utniemy listwę i przygotujemy sobie kilka otworów pod wkręty. Słuchajcie, jako że porobiły nam się zadziory, które by zdystansowały profil, to lekką faskę podrobimy z jednej i z drugiej strony. Może od środka też zrobimy to. Co prawda nie wiem jeszcze jakich wkrętów będę używał, czy z łbem stożkowym, czy płaskim, ale zawsze to. Się bez wpadek, bez fuck-upów, nie przed lutowaniem nie przełożyłem sobie końcówki listwy, musiałem ją pójść rozwiercić, rozwiercałem wiertłem piątką, tak żeby termokurczki spokojnie przeszły. Dobra, zaczynamy przeciskać tam kabelki, zobaczymy jak to pójdzie. No dobra, kable są przełożone. Ułożymy sobie teraz pasek LEDowy w listwie aluminiowej. Trochę duże są te łebki wkrętów, ale myślę, że nam się to ułoży wszystko i zamknie. Dobra. Zarobimy teraz tu końcóweczkę. Ja wiem, że trochę pod światło, ale już się ciemno zrobiło. A niekoniecznie
chce mi się lampy przynosić. Zaciśnijmy sobie tu końcówę. No dobra. Ostatecznie jest to podpięte w ten sposób, że plus zrobiliśmy po kostce wagowskiej. Nie do końca jestem zwolennikiem tego rozwiązania na złączkach wago, ale powiem wam, że nawet w nowych przyczepach Fenda widziałem, że stosują te kostki. Tu zostawiliśmy pół kostki skręcanej, tak jak było. I za pomocą takiej szybko złączki, takiej typowo samochodowej, wpięliśmy się za włącznikiem z minusem. No i wszystko nam świeci. No niestety, jako że jest LED, to na filmie będzie mrygać. A może i nie. Efekt końcowy taki wyszedł. W rzeczywistości to miganie nie jest zauważalne. Tak wygląda pełne światło. Nie jest ten kąt, ja wiem, że bałagan jest, ale ten kąt już ma wystarczającą ilość światła, tak żeby siedząc przy stoliku można było poczytać, pouczyć się, poodrabiać lekcje. Bałagan zostawiam. Wiem, że trochę niekonsekwentnie te żarówki są z ciepłą barwą, ta jest zimną, ale do przedsionka chciałem mieć zimną barwę, kupiłem 5 metrów taśmy LED-owej i tutaj tą końcóweczkę sobie stwierdziłem, że założę, żeby doświetlić. Tak to wyszło. Dobra, kończymy na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć. Okay.